miałam 12 lat. Byłyśmy wszyscy szalenie optymistycznie nastawieni, patriotycznie. Byliśmy skłonni wręcz w tym wieku iść i się bić. No i przekonani byliśmy, że oczywiście w ciągu kilku tygodni pokonamy Niemców, nie wiedząc o tym, że przecież na nasz kraj rzuciła się cała potęga niemiecka, z którą potem cały świat walczy. No spodziewaliśmy się wojny, my zwykli obywatele. Ale pierwszego i miałyśmy pójść do szkoły 4 września, bo pierwszego był w piątek, to już nie było sensu, prawda? Można było te wakacje mieć do niedzieli. Wobec tego pierwszego na ogół nikt się nie wybierał do szkoły, a już konkretnie akurat my we Lwowie. Ja w ogóle mówię o Lwowie przede wszystkim, bo tam całą wojnę spędziłam. I zbudził nas odgłosy wybuchów. To było około 8 rano, Lwów był bombardowany. Wtedy włączyliśmy radio, byłam z mamą i starszą 5 lat siostrą. Byłyśmy w domu we 3, a ojciec był w pracy. Nie wrócił do domu z pracy, bo był potrzebny. Najpierw jak te wybuchy usłyszałyśmy, to się mówiło, a ćwiczenia. Włączyłyśmy radio, no i okazało się, że jest wojna. Najpierw usłyszałyśmy, bo przede wszystkim były piosenki. W międzyczasie była muzyka taka wojskowa, pieśni wojskowe po prostu. No i wiadomość, że Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granicę. Od razu otoczeni, to nie było żadnych szans. No, wiadomości były tragiczne, ale ja osobiście w swoim dziecinnym umyśle uważałam, że to chwilowe, że to po prostu taka sytuacja jest. No, ale jak 17 września przekroczyli granice Sowieci, to po prostu ludność, nie mówię o wojsku, się załamała kompletnie. A psychicznie baliśmy się strasznie bolszewików, bo wiadomo było, że u nich jest straszna nędza i straszny terror. I to był terror niewyobrażalny. Okupacja, no i Rosjanie przecież zawarli 23 sierpnia w 1939 roku tak zwany pakt Ribbentrop-Mołotow, prawda? I umówili się, jakby przeprowadzą 4 rozbiór Polski, czyli jak podzielą Polskę. I Lwów został po stronie, to w Przemyślu była granica, tu na południu. I myśmy zostali po sowieckiej stronie. Niestety. Bo Niemcy otwarcie mówili, że
że jesteśmy ich wrogami. Jeżeli nie będziemy ulegli, to będą konsekwencje. A Sowieci robili te same, nawet gorsze rzeczy niż Niemcy i kazali sobie dziękować za to, że przyszli, bo przecież wyzwolili nas spod panowania tych strasznych panów polskich. Z tym, że jak się okazało, że nie było tych, byli przekonani, że my tu wszyscy przymieramy głodem straszliwej niewoli. Po prostu zrównali się, prawda, oni nie znali innego życia, bo żyli w strasznym terrorze i zakłamaniu. Niemcy na przykład nie kazali święcić urodzin Hitlera nam, ani żadnych pochodów na cześć Niemców. Nie było żadnych z naszej strony żądań jakichś dziękowania im za zajęcie kraju. Natomiast w części zajętej przez Sowiety myśmy musieli bić brawo, dziękować za zajęcie kraju. I w gazecie, tej godzinówce tak zwanej, wydawanej w polskim języku, było podziękowanie, to najpierw list otwarty, skierowany do Stalina z prośbą o przyłączenie tych ziem, żeby był tak dobry i włączył te ziemię do Związku Sowieckiego. No rzecz strasznie podłe takie, prawda? Po prostu biją cię, kopią leżącego i każą sobie dziękować i w rękę całować za to. I potem był list z podziękowaniem, że się zgodził na taką łaskę wielką dla nas, że nas włączył, jesteśmy już obywatelami Związku Radzieckiego. Więc tak wyglądał koniec wojny. Że tu z jednej strony radość, że przestaną biegnąć ludzie, a z drugiej strony rozpacz, że zostaliśmy pod okupacją tą sowiecką, bo przecież myśmy mieli wszystkie polecenia z Moskwy. No i był ten układ warszawski. Że nie byliśmy samodzielni i to było przymusowe. Więc koniec wojny był nieciekawy. Z jednej strony radość, że się skończyła wojna, bo to oczywiste, a z drugiej rozpacz, że jesteśmy w dalszym ciągu zniewoleni.